Cieszynie w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Kalębicach w piątek 17 lutego miał miejsce wieczór uwielbienia z Karlem, na który zaprosił dekanat cieszyński. W listopadzie przeżywaliśmy diecezjalny Światowy Dzień Młodzieży i to było też takie wydarzenie, w którym po raz pierwszy tak oficjalnie przedstawiliśmy relikwie błogosławionego Karola Akutisa. Ksiądz Andrzej tutaj jest pomysłodawcą. I wymyśliliśmy, że fajnie byłoby zrobić takie wydarzenie w diecezji, gdzie kilka razy w miesiącu albo chociaż raz w miesiącu w jakimś dekanacie mogła się młodzież spotkać przy tych relikwiach na Eucharystii i na takim wspólnym młodzieżowym uwielbieniu. No i tym sposobem od listopada 2022 co miesiąc wskakujemy w jeden, dwa dekanaty i dzieje się takie wydarzenie, no i właśnie dzisiaj w Cieszynie. To znaczy, chcieliśmy zaprosić młodzież do spotkania z niezwykłym człowiekiem, błogosławionym Karol Akutisem, nastolatkiem, który po pierwszej Komunii Świętej w wieku 7 lat zakochał się w Chrystusie i tak sobie postanowił, że każdego dnia będzie uczestniczył w Eucharystii, będzie darował Najświętszy Sakrament, odmawiał różaniec, spotkał się z Matką Bożą i podjął też dzieła miłosierdzia. Był też influencerem, czy nazwijmy go geniuszem komputerowym, który stworzył razem z swoimi bliskimi stronę o cudach eucharystycznych. I dzięki temu też jego dzieło jest znane i kontynuowane. I właśnie, jak powiedziałem, chcemy zaprosić młodych, aby od tego młodego człowieka, ich rówieśnika, uczyli się takiego ukochania Eucharystii, tego, że można żyć jako oryginał, a nie jako kopię. I to, że tak jak dla Karla, także aby dla nich Eucharystia była autostradą do nieba. Pewnie były inne. Ja tutaj jestem od niedawna proboszczem na mnisztwie, i więc próbujemy też młodych zachęcić do zaangażowania w kościół, w życie parafialne, dekanatu. To jest też czas po pandemii, kiedy odnawiamy te wszystkie struktury duszpasterskie i wydarzenia, dlatego pomyśleliśmy, że właśnie bardzo pięknym początkiem tego odradzania się na nowo naszej wiary, naszej wspólnoty młodych jest zaproszenie Karla Akutisa i młodych do tego, żeby razem z nim się spotkali. To znaczy, póki co pomysł mamy taki, żeby było jedno wydarzenie w dekanacie, dlatego że mamy 23 dekanaty w diecezji, chcemy, żeby w każdym dekanacie te relikwie się pojawiły, takie wydarzenie, więc póki co jedno wydarzenie w dekanacie, tym sposobem, no nie wiem, tydzień temu byliśmy w Bielsku Białej, na Złotych Łanach, za tydzień jedziemy do Kent, za miesiąc Jawiszowice, Milówka, więc póki co robimy taką peregrynację jednorazowo. Natomiast relikwie mamy, one są do dyspozycji naszego duszpasterstwa młodzieży. Jeśli duszpasterze w danym dekanacie, w parafiach będą chcieli takie wydarzenia też zrobić bardzo lokalnie w swoich parafiach, udostępniamy relikwie, zachęcamy jak najbardziej. Jak już ksiądz Andrzej powiedział, Eucharystia była dla Karola bardzo ważna, więc chcemy jednak w centrum postawić Jezusa Chrystusa, tego w Eucharystii, i jakby wokół tej Eucharystii się zjednoczyć modlitewnie, uwielbieniowo. Mamy zespół, który to uwielbienie poprowadzi muzycznie. Jakoś tak rozeznajemy, że jest to taka, powiedzmy, forma modlitwy, która dzisiaj współczesnemu młodemu człowiekowi jest taka być może najbliższa po prostu. Tylko dopowiem, że jako dekanalny duszpasterz młodzieży, że to jest pierwsze ze spotkań tu w dekanacie młodzieżowych. Taką przyjęliśmy nazwę CUD, czyli Cieszyńskie Uwielbienia Dekanalne, i chcemy, aby tych spotkań było więcej właśnie w różnych parafiach, w różnym czasie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.